oddaj ją pokorę. Już nie będę miała, choć niech moje stare oczy wypłakała. Obchodzimy obecnie rocznicę stulecia III powstania śląskiego. I o ile to powstanie jest już zanalizowane pod wieloma względami, pod względem politycznym, pod względem historycznym, to odnieśliśmy takie wrażenie, że nikt nie zajmuje się, a przynajmniej powszechnie nie zajmuje się tym, jaka wtedy była tworzona kultura, jaka była muzyka. No my jako muzycy zainteresowaliśmy się tym, sięgnęliśmy do bogatych zbiorów etnomuzykologicznych i postanowiliśmy z racji tego okresu pandemicznego wyjść na ulicę z tą piosenką, z tą pieśnią sprzed 100 lat, z historii. Który chłopak najładniejszy sam do wojska idzie, straci życie i kochankę, już więcej nie przyjdzie. Postanowiliśmy pieśni, które spisał profesor Dygacz, wziąć na warsztat i tak jak w Warszawie jest to normalne, że podczas rocznicy powstania ludzie gromadzą się spontanicznie i śpiewają ze sobą, bo śpiew łączy, postanowiliśmy w różnych miejscach w Katowicach zaprosić przechodniów w takiej formule flash mob, czyli nagle się zgromadzimy, rozdajemy śpiewniki i śpiewamy. Uczcić to, że jesteśmy w wolnym kraju i możemy teraz skupić się na tym, że piękne pieśni przetrwały. Dobrze, moja miła, białe orły. Na pewno są bardzo potrzebne, aby przede wszystkim pokazać tym młodszym dzieciom, młodzieży, że jednak ci nasi dziadkowie, pradziadkowie, a może nawet już prapra, coś zrobili dla nas, aby te nasze dzieci teraz mogły żyć w wolnym kraju. No a że historia się lubi powtarzać, więc to cały czas trwa. Chcieliśmy właśnie uczestniczyć w takim śpiewie dawnych piosenek, których można powspominać. To jest super pomysł, że możemy się wszyscy Polacy spotkać i wspólnie pośpiewać. Niektóre z tych pieśni po prostu uczyłyśmy się w szkole i teraz je można przypomnieć. Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy, idą